Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Horizona. Kontynuujemy dalej nasze poboczne dzisiejsze rzeczy, ponieważ chciałbym zdecydowanie fabułę cisnąć w takim tempie, żeby już finał zobaczyć razem z kamerką, a na razie chciałbym wam pokazać coś ciekawego. Nie pokazywałem wam jeszcze, jak działają skażone strzały. Można by pomyśleć, że będzie im zabierało życie czy coś, a tutaj otóż moi drodzy nie do końca. Wpakowałem tutaj modyfikację skażenia i teraz dojebiemy taką akcję, że skazimy tego bysiora. On jest na tyle dojebany, że już w tej chwili on praktycznie zyskał full skażenia i jest skażony. I co to spowoduje? Spowoduje to tyle, że te bysiory, które tam są, będą się napierdalać między sobą. Maszyny po prostu zaczynają szaleć i biją się między sobą. Po tym, jak wiecie, wcześniej były takie raczej kompletnie neutralne, co jest naprawdę zajebiste, ponieważ to może, nie wiem, czy my dostaniemy za to expa, nie wiem jak to działa, ale wygląda to dość epicko, ponieważ te bysiory napierdalają się same ze sobą. Nie wiem, czy sięgła go moja strzała, wydaje mi się, że jest skażony, jego kolega gdzieś tam biega i w taki sposób wydaje mi się, że można skazić większość, jak nie wszystkie maszyny. Spróbujmy jeszcze tego postrzelić. To już chyba nie sięgło niestety, ponieważ jestem za daleko. Ale mogę oczywiście spróbować podejść sobie do przodu, o ile mnie tutaj te bysiory nie zauważą, fajnie by było. I one będą się tutaj ze sobą napierdalać. Na razie mnie nie widzą. Stratuję wszystko na swojej drodze. Tak, to pewne. Ale proszę bardzo, skażenie tak duże, że gościu już napierdala. Tamtemu się skażenie skończyło, ale możemy oczywiście to skażenie odnowić. I proszę bardzo, i wywołujemy kolejną jebitną walkę bysiorów. Można by tam jeszcze trzeciego dorwać, jak tylko bym go miał teraz przed sobą. Ciekawy jestem, w ogóle na przykład, wiecie, nawet gromoszczęki da się skazić, żeby one się między sobą napierdalały, co jest naprawdę, naprawdę ciekawym pomysłem na radzenie sobie z problemami i myślałem, żeby tak rozwiązać mój mały, no nazwijmy to problem z kłapakami, żeby po prostu doprowadzić je do walki ze samymi sobą. Taka ciekawostka. A może chodźmy i dobijmy te bysiory, bo o proszę, jak się tam napierdalają pięknie między sobą. Mógł sobie dorobić trochę tych strzał. Bang! Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł, ponieważ te szalone maszyny są dość szalone. Ale może będzie walczył ze swoimi kolegami, a nie ze mną. Mam taką nadzieję. Walczcie ze sobą, bysiory! Kurwa, cień jakiś tu zobaczyłem. Już myślałem, że mnie coś zaraz zacznie dobijać. A ciekawy jestem, czy ja to dam radę ogniem rozwalić? Czy to jest pod ogień jakby porobione? Chyba nie do końca. Nie wydaje mi się niestety. Ha, no to na pewno ma te takie jebaństwo u góry, które są pod elektryczność mało odporne. W nie bym sobie bardzo chętnie strzelił, jak tylko gościu się obróci tak, żebym dał radę w niego strzelić. Siema. Bang! O Boże, dobra, nie, ten jest tam skażony, napierdala jak szalony. O panie, explosion! O kurwa, ten tu zaraz mnie zobaczy, będzie przejebany. No dobra, siema bysior. Ło, skurwiej syn. I tutaj jeszcze jeb w twoje flaszki, nie trafiłem we flaszkę. Ale chujowo. Pik. Znowu nie trafiłem do końca, ale proszę, padł na ziemię. No nie do końca padł na ziemię. Dobra, strzelmy tą taką, żeby mu pozdejmować armor, to będzie na pewno dość skuteczne. Jebot, dziękuję, do widzenia. Usunięcie elementu, pokonanie bysiora. Do widzenia się mówi w takich momentach. I jak się jest kulturalną osobą. Dopiero teraz zaczynam doceniać naprawdę power tych strzał, które odrywają armor z przeciwnika. Wcześniej go nie do końca doceniałem. Trzeba też tym w miarę dobrze trafić, ponieważ jak trafimy tym byle gdzie, to to nie zdejmie tego, co my chcemy. Ale teraz wszystko umarło, usunięcie elementów. Jujubi, ile bysiorów zabitych. Wszędzie dookoła i skrzaki oczywiście, ponieważ one dropią bardzo dużo iskrzaków. No i okruchy metalu też tutaj jakieś lecą. Okruchy metalu, lśniące oplot, takie pirduki, które mogą się poprzydawać. Tiru riru, tararara, tam w ogóle, lecznicze zioła specjalnie przed chwilą łaziłem i zbierałem, żeby mieć na ten odcinek. A ponieważ idziemy dalej robić tą misję, która jest już na dość wyższy tam poziom, więc mam nadzieję, że jakoś damy radę. Zbiorę sobie cokolwiek filotowego tutaj jeszcze wypadło z niego. Splot, odporności na strzały. No dobra, każdy fioletowy splot to jest fajny splot. Jedziemy przed siebie za znacznikiem. Mamy tutaj już znacznik do odpowiedniej misji wyznaczony. Tak więc zasuwajmy i zobaczmy, co się będzie działo z tą próbą przeszmuglowania młodego króla i jego matki. A tam gdzie ma być przeszmuglowany. Tam są ciągle te skałokrusze, do których ja w ogóle to boję się do nich podchodzić. Ja nawet nie próbuję, szczerze mówiąc, one sprawiają wrażenie naprawdę nieprzyjemnych, więc ja się tam na razie nie zbliżam. Mam wrażenie, że to nie taka zła taktyka. Co się tutaj podziało?
Gdzie ja mam iść? Do góry mam się wspinać, co? A tutaj widzę jakiegoś martwego człowieka. Tylko co za człowiek? Czy on jest z tej kompanii, która tutaj miała, wiecie, działać? Tak mi się wydaje. O, dobra. wybaczcie, mail jakiś mi przyszedł. Mamy pełne życie, no chyba jeszcze... No, tak, pełne, świetnie. 540 punktów też sumarycznie, co mi się bardzo podoba. Nie mogę się już doczekać, aż w końcu siądę do tej misji głównej i sobie zrobimy i będziemy mieli tą super zbroję, ponieważ to będzie najbardziej interesujący element tutaj, jaki uda mi się odblokować. No i mamy tego kolegę, który miał tutaj podziałać, ale czy podziałał? Trzeba coś zostawić. Zaraz zobaczymy. Wezmę sobie co mogę i pogadajmy z nim. Huadi w trzy palce, prawda? Jestem od Wanaszy. Co się stało? Nabiła mnie w butelkę. Wanasza machnęła rzęsą, ruszyła biodrem, obiecała skarby. Przetrzyjcie szlak dla dworu, rzekła. Miniecie garnizon i dziabniecie parę czujek. Co to dla was? Nic nie wiedzieliśmy o bestii zagrzebanej w ziemi. Kiedy ja się nauczę nie gapić na panny? Coś zaatakowało spod ziemi? O, domyślna jesteś. Dziwiło mnie, że Karcza Cienia wcale nie pilnują przełęczy. Wcale nie musieli, no bo skałożerny demon robi to za nich. Drąży tunel w piachu, przegryza ziemię i wali strasznym ogniem ze śmierdzącej paszczy. Ledwo co uszedłem. Reszta miała mniej szczęścia. Uroniłbym łezkę, ale to mordercy i zdrajcy byli. Więc Wanasza szukała drogi ucieczki dla Nasadi i Itamena, ale się nie udało. Mówiła, że nie będzie najmniejszego problemu. Najpierw znajdziecie drogę do jeziora, a potem zabezpieczycie. Łatwizna, nie? Wyszło, że nie bardzo. Bo śmierć w szczękach ohydnej, krwawej bestii zbyt łatwa nie jest. Czemu sądzisz, że cię oszukała? Przybyliśmy do Zmierzchu z powodu tłustych nagród. Ona obiecała największą z nich. Byłoby pięknie. To moja wina, że dałem się podejść. Trzeba było się spodziewać, że przyjdzie stracić co nieco. Wanasza będzie tu niedługo z Nasadi i Itamenem. Muszę zniszczyć to coś na przełęczy, zanim się pojawią. Bystra to ty nie jesteś. Cóż, nie daliśmy mu rady, ale powiem wszystko. Ma zbroję dosłownie wszędzie, ale z tyłu jakby mniej. A jak się zakopie, zgubi twój trop, tylko bądź cicho. Może nawet nie zdąży się zakopać, jak uderzysz dość mocno w te jego wielkie, krzywe łapy. To wszystko, co wiem. Ślubuję powagę na twoim pogrzebie, a potem sobie chlusnę. Na moim pogrzebie, co, frajerze? No chyba, kurwa, nie. Zabij maszyny na przełęczy. O kurwa! Wylaz! Jezus Maria, nie miałem nawet chwili, żeby sobie przeczytać coś o nim. O! To jest, moi drodzy, skałokróż, który jest tutaj. Co my tutaj mamy? Widzę już ogromny, kurwa, worek na paliwo na dole. To będzie świetne do rozjebania. Otwór wydechowy z tyłu. Podatność na wszystko generalnie, ale łapy mogę szarpanymi. Ramiona kopiące. Dobra! No ja mam już generalnie plan, żeby mu rozdupcyć łapy za pomocą tego. Czy on wtedy nie będzie mógł się kopać? To jest dobre pytanie. Zakopał się. Czy on teraz mnie... O nie, nie zgubił mnie! Co? Jezus Maria. Nie, że chowasz się pod ziemią. Gdzie on kurwa jest? O! O, no dobra, jest zaraz obok. Niech mnie jasny pizdus. Pizdus. Strzelam tymi, żeby mu pozdejmować armor. Jezus Maria, kurwa, skałokruszu! Wydupiaj ode mnie! Jezus. Bardzo nieprzyjemny jest. Kurwa, czy jest sposób, żeby go w ogóle uniknąć? Biegunie, pomóż mi. Gdzie on spierdolił? Tam jest. Chciałbym go powstrzymać przed tym jego, kurwa, zakopywaniem się. Nie jestem pewien, czy dam radę. Gdzie on, kurwa, tutaj leci! Widać, nie! Widać, jak się ziemia trzęsie tam, gdzie on się wykopie. Skurwysynu. O Boże, rzuca jeszcze jakimiś tymi. Ja mu na razie armor próbuję oddupcyć. Ale nie! O! Oj, oczywiście, że mnie pierdolną, jak żeby inaczej. Gdzie on się tam kopie? Jaka pojebana jest walka z nim, bo on znika! O kurwa, nie, nie chcę celować, chcę spierdalać! Życia poproszę, w chuj! Może byś wyszedł w końcu, suko! Nie! Jezus Maria, gdzie on jest? Jestem pod nim! Zbagowałem się w nim!
Brak amunicji, no oczywiście, że brak amunicji. Zawsze jak kurwa trzeba, to nie ma. Dostał w pysk! O Jezus! Tutaj chcę mu w to dupnąć, tam są jakieś te otwory wentylacyjne. Ale to nie robi za dużego damage'u, ja muszę też o damage dbać. O proszę, tutaj dostał w pierdol lekki. Jest też worek na paliwo. Jak ja mu rozpierdolę worek na paliwo, to gość się zesra. Mam nadzieję, ale on tu tak kopie. Tak kurwa kopie i takiej ilości życia zabiera, że to naprawdę nie jest proste. Tam jest jeszcze drugi gdzieś obok, czy mi się tylko kurwa wydaje? To on w ogóle ma pojebaną taktykę, bo on tak się wychyla i potem kopie się dalej. Jezus Maria. Gościu mówił, że dam radę go zgubić, ale nie wiem czemu jakoś wątpię w to, że dałbym radę się przed nim schować. Skurwysyn. Jep. No i to go oczywiście nie zabiło, standardowo. Jep. Kurwa mać, że mnie trafił w to, co chciałem. Ten worek z paliwem chcę zajebać, ale nie mogę sobie naładować nawet na fulla tego. O Jezus Maria. Nie! Dobra, muszę cały czas dbać o to, żeby mieć jak najwięcej życia. Jebany kurwa skałokróż. Wpierdol w worek z paliwem! 2100 punktów za takiego skurwiela wielkiego. No chyba wy nie macie pojęcia o tym, jakie nagrody się powinno dawać. A teraz taki wątły kutas tutaj jest. O Jezus Maria. Czy to są kolejne? Tak. Spierdalać ode mnie, nie ma mnie tu. O kurwa! Ja pierdolę, którędy do niego wrócić? Pierdolę to! Spinam się z powrotem na niego, chciałem przeszukać tego jebańca, ale już olewam to. Biegunie, żyj tam! Oj, dobrze, że sobie tutaj naładowałem mój worek z lekarstwami, bo bez tego to bym był dawno martwy. Ach kurwa, trzy plusiki zużyłem aż. Jezus! No jebana masakra to była, ale ostatecznie się udało! A nie wiem, czy powinienem się cieszyć, bo ledwo to przeżyłem. No ale siema, a tam są dwa kolejne, ale to już nie mój problem. Na promienne słońce, nie wierzę! Myślałem, że ten skałojad zetrze cię na proch! Po takim cudzie możemy tylko czekać. Vanasha zaraz będzie, weźmie łódź i pomoże przeprawić się przez wodę. O, mała łowczyni. Dziękuję, że zgodziłaś się bawić w ochroniarza. Gdzie twoi ludzie? Wyglądasz, jakby coś cię przeżyło, a potem wypluło. W zasadzie tak właśnie było. Droga jest wolna. Idziemy? Podoba mi się, jak od razu przechodzisz do rzeczy. I to dosłownie. Lada chwila ruszą w pościg. Nie bój się, wasza promienność. Zapewnimy doskonałą ochronę. Kurczę, karcza cienia i wyglądają na bardzo wkurzonych. Powstrzymam ich. To naprawdę miło z twojej strony, ale jak zaczynam awanturę, lubię też ją skończyć. Chładiwie, zabierz Itamena z matką na brzeg. Tylko uważaj. No to chyba idziemy się napierdalać. Muszę przyznać, że po dwóch latach pod butem tych fanatyków gotowa jestem przelać trochę krwi. O panie, i gdzie oni teraz będą się znajdowali? Bierzemy z powrotem nasze ogniste strzały, chyba najlepszy możliwy pomysł. Umieść pułapki w kanionie, aha. Dobra, to ja muszę troszeczkę sobie przemaglować mój ekwipunek. No w sumie na ludzi będą... A czy będą lepsze pułapki? Nie jestem pewien, ale i tak... weźmiemy sobie potykacz zamiast tego łuku. Jakie potykacz ma bonusy? Takie ogólne widzę, co? No dobra, no to rozstawmy troszeczkę pułapek. Czemu nie, tak naprawdę, no. Laska ma rację. To jest, widzę, dużo kamieni, pomiędzy którymi można bardzo wygodnie porozstawiać te pułapki. Przygotujemy dla nich małą niespodziankę. Jezus Mary, tutaj pomiędzy tymi wszystkimi kamieniami można takie kombinacje pułapek porobić, że oni normalnie się zesrają, jak to zobaczą. Zamknij ryj, czarna kobieto z niezwykle podkreślonym sześciopakiem. Robię, co mogę, napierdalam tymi pułapkami. Chyba, że ja mam jakieś konkretne jakby miejsca na te pułapki ustawione przez nią.
Chociaż takiego znaku mi jeszcze nie dała. Spokojnie, jeszcze napierdalam pułapkami. Przed chwilą żeś mnie tyrała, żebym robiła pułapki. No to kurwa robię, co? Na szczęście ci wszyscy ludzie, z którymi będziemy walczyli, są ewidentnie jakimiś totalnymi debilami. W ogóle ich nie zauważą, nie? A skoro to się chyba striggeruje dopiero... A nie, dobra. Jebać. Jednak to nie był skrypt. Oni po prostu przyszli. Zabij kultystów. No dobra, bardzo chętnie. Gdzie są ci kultyści? Tam biegną? Panie, na chillku. Oni mnie nie widzą w sumie chyba. Ja też ich nie widzę za bardzo. O! Już chyba jeden wyjebał. Czy ja jestem kompletnie po drugiej stronie, czy co? No ten już w ogóle eksploduje, to nie ma o czym gadać. Ten też chyba spłonie, nie? No, to było pobudzające. Ale jeszcze nie skończyłyśmy. Zabij kultystów i maszyny. No dobra, więcej spoko, gdzie? Szykuj się. Panie, zaraz tutaj, kurwa, przyjdą te... Ona w ogóle siedzi chyba tam, a ja powinienem być tam, zgodnie z tym, co ona mi powiedziała. Zresztą tam przenieśmy w sumie. Czemu nie? Tu jakieś zwłoki sobie leżą. Nalajcie. Co, idą? Nic nie idzie. Gdzie ci kultyści i maszyny? Czy może muszę podbiec do przodu, ale jeżeli tak, to nie ma kompletnie sensu. O, ty, coś tam idzie. Zaraz wlezie w pułapkę. Chyba, że za wysoko są te liny. Nope. Chyba się nawet trochę. O Jezus. Serio, już? Kurwa, tyle? Ja tyle pułapek rozstawiłem. Nie chcę zapeszyć, ale to chyba koniec zabawy. O nie, jeszcze pewnie jakiś dojebany potwór przyjdzie. A ci to trochę kto? Późno. Nieprawdaż, panowie? Wybacz pani, łódź czeka. Coś wielkiego przyjdzie jeszcze. Ja idę, moje teksty. Ten jest mój. Leć do łodzi. No halo! Wiesz, tym razem myślę, że mogę nie dać rady. Jeżeli choć włos spadnie jej z głowy, będę bardzo zła. Nigdzie się nie wybieramy. Ja nie wiem, czy oni będą jakąś super pomocą dla mnie, ale co to będzie? Gromoszczęg, oczywiście, kurwa, że gromoszczęg, no. Ale dobra, tutaj jest tyle pułapek, a jeszcze oczywiście ja sobie mam wymyślną super standardową taktykę, żeby odstrzelić mu te jego tutaj... O, te. W ogóle zeskanuję go sobie też fokusem, żeby mieć zaznaczone te wszystkie rzeczy na jego grzbiecie, będzie najprościej. Trafiłem? Chyba nie. Bęk! O, idealnie, odpadnie mu druga wyrzutnia dysków. No i w sumie teraz zabawa będzie, myślę, prosta, tak mi się wydaje. Jep! Trafiłem w to? Trafiłem w to. Czy to mu odpadnie? Nie, nie odpadł mu, ale to nic. Nie wiem, on włazi w te pułapki. Ci goście dostają totalny wpierdol, a ja lecę po te wyrzutnie dysków, które od niego odpadły. To powinno go dosyć mocno dojebać. Gdzie one są? No kurwa, leżeć tu chyba gdzieś powinny, nie? Ja pierdolę, no... Co jest, nie leżą? No, tutaj jest jedna, dobra, okej, znalazłem. Siema. To powinno być chyba dość skuteczne. Jeb! Pierdol. Lecimy po ciebie, gromoszczęku! Kurwa, jeszcze on jest troszeczkę daleko, więc czasami go nie trafiam. O, za skałę się schowam, ale on niszczy skały. Kurwa mać. Oczywiście jak robię przewrót, to upuszczam tą broń, czego nie byłem do końca świadom. Jeb! Brak amunicji, dobra, ale tutaj jeszcze gdzieś ta druga wyrzutnia dysków powinna być. Jest, tam daleko poleciała, dobra, idziemy po nią. Ona nie jest tak skuteczna, jak ja bym chciał, żeby była, ale to nic. I tak go dojebiemy, o ile on mnie nie dojebie pierwszy. O! Pierdol. O, nawet upadł na ziemię, tego się nie spodziewałem nawet. Widziałem gdzieś filmiki, że o kurwa panie, czego to tutaj nie da się robić, tą wyrzutnią dysków, strzelasz 3 razy i gościa nie ma. Ale to chyba był łatwy poziom trudności. Spróbujmy go podpalić, to jest skażona maszyna, on powinien być mało odporny na podpalanie. O Jezus! Życie poproszę. No dobra, jednak życie nie jest tak proste, jakbym chciał. Ale dobra, może damy radę. Przydałoby się też kurwa mać! Fajnie by było go... O, ja pierdolę. Nie! Jezus Maria. On płonie jak szalony. Jak dużo życia mu to zabiera, nie jestem pewien. On ma też to takie dziwne coś u góry. Ja bym sobie zrobił jedną rzecz. Wow, halo, gdzie ty tutaj szalejesz? O, on ma w ogóle te wyrzutnie przy pysku. Je by się przydało go pozbawić nich. Jak nie będzie mógł tym we mnie strzelać, to już będzie o wiele przyjemniej, myślę. Siema. Czy to da radę? Dobra, podświetliło mi tutaj to i owo. Jep! Powinno ci to kurwa odpaść, ziomek. Próbuję tego armora z niego ściągać. O, jeszcze w ogon mogę zadupcyć. Odpadnie ci ogon? Chyba mu nie odpadł ogon, niestety. W pysk!
O, proszę, coś mu odjebałem od twarzy. O tym oczywiście nie trafiłem, standardowo. I w to chcę trafić. Nie wiem, co to robi, to co ma tam u góry. O, usunąłem mu ten element. O nie, no co to robisz, Aloy, nie! God damn it. Ci goście w ogóle żyją jeszcze? Czy oni tak sobie coś tam porobili i w sumie chuj? Trafiłem go chyba w jakiś jego czuły punkt. Gdybym mógł zajebać, wiecie, w jaja takiemu robotowi, to by było najprościej, porobiony by był. O kurwa, lasery! Dobra, na spokojnie, a w sumie nie mam co tego sprawdzać, zeskanujmy go sobie po prostu jeszcze raz. Tutaj coś ma jakiś armor na tym. A ja mu chcę w ogon zadupcyć jeszcze raz. O proszę, ujebałem mu ogon? Nie jestem pewien, o goni mnie! Jesus, gromoszczęku, jak ty jesteś kurwa nieprzyjemny. Ogon. Ten zoom niekoniecznie zawsze to jest super użyteczny, dlatego czasami spowolnienie czasu podczas skoku jest optymalniejsze, mam wrażenie. Tutaj ta puszka na pewno też jest słabym punktem. Suko! Dobra, momentami to strzelam, mówicie, w byle co, no bo to też jest dobra taktyka. O, ma tyle tych punktów, które można napierdalać. Generalnie strzelanie też w samiutki jego środek to jest dobra taktyka. Dobra, nie ma go już. Jezus, jeszcze żyje. Kurwa. Dobra, to będzie już ostatni strzał. Bye, bye. Ha, 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 tararara, tara. Okruchy metalu. Chyba w chuj. 5. To wielkie gówno było warte 5 okruchów. Ale dzięki temu, że go zabiliśmy, no to teraz tego kolegi wyjmujemy 3 zwoje. Dziękuję. Sporo okruchów. Generalnie można fajnie farmić te gromoszczęki, ale one nie są super źródłem farmy, jak tutaj widzieliście. Jest taki filmik, o! Farmienie gromoszczęków, chuj rzeczy, bardzo szybko. Tak, tylko tutaj pojawia się jeden problem, że tamten poradnik, który ja widziałem, ewidentnie był na niskim poziomie trudności, no bo on tam odstrzeliwał mu te wyrzutnie dysków i drugą wyrzutnią już go dobijał na stówę, bo po prostu miał w chuj mniej życia ten gromoszczęk, tego to wiecie. Te dwie wyrzutnie dysków to go tam trochę połaskotało, ale i tak musiałem się jeszcze sporo ponaddupcać z nim, żeby on dopiero padł na ziemię. Tak więc no, tak wyglądają teraz sprawy. Podnieśmy trochę tego, wezwijmy sobie jakiegokolwiek bieguna, czy tam wielkogłowa, jaki mi tu przyjedzie. Hono tu! Dobra, on biegł w tą stronę, w którą ja, nie będę go winił. Ty, a czekajcie, tutaj jeszcze jest taka kupa starożytnych rzeczy. O ile to trwa, panie? Co tu będzie? Okruchy. O kurwa! Aha! To się zapadło w ziemię? Co to niby było? Nie jestem pewien, jak się nazywa. Pewnie jakąś nazwę mają, jakieś tam kupy starożytnych śmieci, ale już nie będę wnikał. Przepraszam cię, lisie. Zabiłem lisa, zgniotłem go moim wielkogłowym. A oni na tym swoim brzegu to byli w sumie dość niedaleko od samego epicentrum walki z gromoszczękiem. I nadal nie wypłynęli chyba, bo sobie tu stoją. Tak? To nie jest królewska barka, co? No cóż, uciekinier nie wybrzydza. Zapraszam na pokład. Dobrze postąpiłaś. Może zakończy to wojnę. Może, ale moja wojna nadal trwa.
bracie. Witaj w domu. Niczego się nie bój. Teraz jesteś pod opieką królestwa. Moją opieką. Tak jak twoja matka, nie spadnie jej włos z głowy. Masz moje słowo, prawo słońca. Aloy, wygląda na to, że na wszystko masz wpływ. Nigdy nie zapomnę, co zrobiłaś. Masz moją wdzięczność. Obyś kroczyła w świetle. Niesamowite. 2 lata składałam to do kupy na zakazanym zachodzie, a ruda dziewucha zgarnia całą sławę? Ale dostanę kasę, nie? Módl się, byś przeżył. Bez ciebie nie dałabym rady. Jak się spotkamy, podziękuję ci jak należy. Przyrzekam. To brzmiało, jakby nas chciała zaciągnąć do łóżka i zrobić nam dobrze. A jeszcze tak zniknęła zaraz po tym. O Boże, Boże, 35 level, całkiem ładnie się rozwinęliśmy. Skilla żadnego sensownego sobie chyba w tej chwili nie kupię. Nie wiem, na co teraz nawet zbierać, mam już większość rzeczy, które mi się podobają. A chyba sobie zainwestuję w tą ścieżkę, bo tutaj można zrobić długi unik i te długie uniki czasami mogłyby życie uratować. To w sumie sobie kupię to, a potem zbieramy 3 punkty na to. Dobra, mamy 26 minut, więc zaraz będziemy ten odcinek kończyli. Ja bym chciał jeszcze zrobić taką rzecz. Nie przychodzi mi teraz super do głowy żadna misja poboczna, która mega by mnie interesowała. Tutaj jest z tymi całymi krew na kamieniu, że zabito strażników w kamieniołomie. To można by sobie też zrobić, ale mamy tutaj w ogóle taką pierdołę, której nie zrobiłem od dawna. Sygnały, łowy dla loży. Trofeum z Piłozęba muszę zdobyć. I to nie będzie jakieś super trudne, bo jedyne czego potrzebujemy to znaleźć jakieś tutaj miejsce, gdzie są piłozęby, pójść i takowego delikwenta zapierdasić. To jest niszczyciel. Gdzie są piłozęby? Jezus. A nie umiem rozpoznawać, kurde, tych znaczków. Siedliska. A proszę, siedlisko tych wierzchowców, po których mogę jeździć, są zawsze z dalsza pokazywane. Ciekawe. To jest chyba piłozęb. Tak, tak, to jest piłozęb. Dobra. I tam jest jeszcze nawet starożytne naczynie. Zebrałem sobie tam te 4 czy 5 starożytnych maszyn w jednym obszarze. Wymieniłem to jedne, co sensownego dostałem za to. To było 500 okruchów. Więc tego nawet wam nie pokazywałem, bo to taka straszna pierdoła. Ja teraz jestem naprawdę mocno bogaty w okruchy. Przynajmniej względem tego, jak do tej pory zawsze byłem. Bo mam ich dość sporo i zaprezentuję wam nawet ile. A mam ich... Tutaj w wykonywaniu strzał będzie najprościej. Załaduj się interfejsie. 5200 mam okruchów, więc taka przyjazna ilość. Doróbmy sobie tego. O kurwa, co tak tu jebło? Nie mam pojęcia, ale tutaj mamy chyba piłozęba, nie? Tam mamy piłozęba. Czy on się napierdala z jakimś innym potworem? Tak. Tam się biją w ogóle ze sobą, goddammit. Ale to ja bym go najchętniej przyciągnął tutaj do siebie, wiecie? Suko! Trafiłem go? Nie mam zielonego pojęcia. Nie chcę walczyć z tymi tam podpalaczami jebanymi, które są jeszcze obok, ale one się z czymś napierdalają. Między sobą się napierdalają? Dobre pytanie, nie wiem. Jeden jest tam taki, co pluje, tylko że lodowy. Z jakimś człowiekiem chyba się biją, nie? No, tak bym przypuszczał. Nie mam pojęcia. Tego piłozęba przydałoby się zabić. Mógłbym go też, wiecie, zdominować, ale już jebać to teraz. Dobra, poczekajmy, aż on się ustawi tak, bo ja chciałbym... Mi po prostu chodzi o to, żeby tylko jego w walkę wciągnąć, bo nie chcę się napierdalać z całą tą resztą tutaj. A zacznijmy od tego. Ładna muzyka się odpaliła, to ja po prostu się zamknę. O kurwa, kolejne przyszło, oczywiście. Ja pierdolę, ile tych kolejnych przylazło. Oczywiście, że jeszcze tamte potwory lecą. No dobra, to będzie trudniejsze, niż bym chciał, żeby było. Niestety. No ale dobra, spróbujmy. Tutaj mu wyeksploduje tego.
O Jezus Mary, o Panie, ty. Jeszcze mogę tutaj mu teraz krytyczny cios dojebać. Ja chcę, wiecie, ja chcę go tutaj zapierdolić mu i zdupcać stąd. Znaczy zebrać trofeum i zdupcać, to jest mój plan. O kurwa, ten jeszcze we mnie pluje. Opluł mnie jebany. Czy ja tu w ogóle dam radę? O, zginął, ja pierdolę, szybko. Trofeum. Dostałem trofeum, dostałem. Spierdalam! Dobra, okej, okay, spierdoliłem. O, podniosę sobie na szybkości te tutaj lecznicze, widzę gówna, które są dookoła. Zawsze bardzo chętnie, a tutaj jest ich całkiem sporo, są też wielkogłowe, ale już kij z tymi wielkogłowami. Dobra, chodźmy zatem oddać w takim razie do loży to. No i zobaczymy, co to dalej pójdzie, w sensie, oni na pewno będą chcieli po prostu kolejne trofea z kolejnych maszyn, ale no nie sądziłem, że tak to tutaj się zawinie, że ich będzie aż tyle w jednym miejscu. Ale już dobra. Mniejsza z tym. Choroba dalej trawi me serce. Wkurwia mnie to. Tyle mogę powiedzieć. O, Boże, Boże. Ładuj się, gro! Jedyne, co mnie boli w tej grze naprawdę, są loading times. Szczególnie jak się na jakieś większe odległości podróżuje. Czasami jest mniej do załadowania, czasami więcej. Nie wiem dokładnie, od czego to zależy. Zawsze niezmiennie wkurwia. Dobra, którędy iść? Chyba tędy. Tędy i do tego ich całego baru loży. Tutaj, ten pieprzony znaczek, jak ja nienawidzę sposobów, w jaki to jest tutaj rozwiązane. Nie wiem. Naprawdę, mogłaby być trasa wyznaczana za pomocą fokusa, a nie takich znaczników. Ale już się na ten temat wypowiadałem. W lewo? Tak, do góry. Tutaj jest ten ich barek. Dobra. Barek, nie barek. Nie, to jest na razie tylko brama. O, panie. A nie, dobra, to jest wejście do środka. Tutaj była gdzieś ta dupa, która nas przygarnęła. A nie, idziemy do Achisa, czyli tego skurwiela, który nas ten wyzywał. To ten. Chyba już mówiłem. Przyniosłam trofea do okazania Rarogowi loży. 3 piłozęby, 2 niszczyciele i nękacz na dokładkę. Pewnie ta Lana ci pomagała. Pokonałam je sama. I co ty na to? Dobra, zgoda. Przyjmuję. Ale przekaż Talanie, że jeśli chce dorwać Czarnogona, musi zmienić towarzystwo. Okej, okay, usunięto mi trofeum, dostałem skrzynię hojnej nagrody. I czy to ewoluuje w jakieś inne zadanie dla loży? Ambona łowców teraz. Pewnie muszę z nią pogadać. Ta, i co teraz będziecie chcieli ode mnie? Kiedy dałam mu trofea, Assis powiedział, że powinnaś szukać Czarnogona, a nie pomagać mnie. Dupek ma rację, ale teraz nie ma na to czasu. Pomożesz przy czymś innym. Tak? A niby przy czym? Chodź na zewnątrz. Okej, okay. Zobaczmy sobie jeszcze na szybko, o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że nie będziemy szli daleko. Chcesz pomóc? To będzie okazja. Dawaj, Ilsadi. Ledwo uciekłam. Atakują każdego. Przez całe życie mieszkałam w samotnym świetle, na północny wschód stąd. Niestety mamy mało okruchów. Pomożesz? Nie mamy gdzie się podziać. Czasem członkowie zarabiają na łowach. Assis powinien był wziąć to zlecenie, ale odmówił. Cena była za niska. Zbytek łaski. Kiedyś ruszylibyśmy tam z Tarkasem. A może razem pójdziemy? Szukaj mnie w samotnym. Co z Czarnogonem? Wchodzisz w to, czy nie? Dobrze. Niedługo się tam spotkamy. Aha. Dubbing coś tutaj spieprzył. Ja zdążyłem tam przeczytać w opisie, że chodzi o jastrząbłyski generalnie. I chyba walkę z jastrząbłyskami. Tak mi się wydaje tutaj. To są dwa ogniska zaraz obok siebie i żadne nie jest odblokowane. The fuck? W sumie dużo mam jeszcze ognisk, przy których w ogóle nie byłem ani razu. Ale to nic. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. A zobaczymy. Może jutro wrócimy do fabuły, a może jeszcze troszeczkę pobocznych porobimy. Ale pewnie coś fabularnego już się jutro pojawi. Dzięki za oglądanie i baba!